Dzień dobry, cześć, cześć, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj kolejny odcinek z gry GTA Online wspólnie z Ludzkiem. Siemanko, ja jestem sierżant. O, przepraszam, jestem agentem FBI, Tak jest, Lucek. dostaliśmy awans od Od naszego dowódcy. dowódcy. Właśnie umyliśmy nasze nowe auto. Już potrzeba pokazać, bo Tak. to A nasza pokażę. najnowsza fura, dostaliśmy z Tak. awansu. To jest taka specjalna, więcej pączków się tu mieści. Tak. Ja może Tak pokażę, czekaj, wygląda. mogę ja pokazać? No pokaż. To jest ta. Aha, to jest ta. Ładnie pokazałem, dziękuję. Właśnie, właśnie sobie umyliśmy. No, mieliśmy bardzo. już jakieś tam akcje, ale no, nic Tak, no, trzeba specjalnego. było ją umyć, bo było dużo akcji, więc wiecie, no. Czekajcie, o, czekaj, to ja może wsiądę i ten, może pojedziemy Ty już gdzieś tam, prowadź, ty no. prowadź. Bo ten, nie możemy tak się bawić, Mamy pączki były. teraz małe zgłoszenie, bo ponoć coś się dzieje na nowym osiedlu, które jest budowane. I tam mamy zgłoszenie, że trzeba coś zrobić. I chyba aresztować wszystkich. I faktycznie, jest zgłoszenie, dobra, jedziemy. Już jadę. Dawno nie jeździłem takim dużym, ciężkim autem, przepraszam. W porządku, musimy bardzo, sprawdzać też bardzo. wytrzymałość obywateli na stłuczenia. Na stłuczenia. Nie, ale to myślę, że stopniowo. Najpierw zacznijmy, zabawmy się, znaczy, przepraszam, zabawmy się. Wykonajmy naszą pracę. Dobrze, wykonajmy naszą Skaku, pracę tak. i jedźmy w Skaku, takim razie oczywiście. Na spotkanie z gangiem, który nie chce, aby tam budować osiedle. Tak, gang powiedział, że osiedla nie budują. Nie chcą, nie chcą nie budują osiedla. Osiedla. Musimy to zbadać. No, ale mamy, jak jedziesz, ziom? Mamy odpowiedni samochód do tego. Z tyłu mamy niezłe uzbrojenie. W ogóle mamy też nowe uzbrojenie, zupełnie nowe uzbrojenie. Tak, daj policji, ten dowódca nam dał koktajle Mołotowa, no, granaty. I... Tak. I co tam jeszcze nam dał? Ten, I dał nam tulipany, karabinki. Świeże takie tulipany nam dał. Tulipany i karabinki jeszcze nam dał. Tak. I to wszystko w zasadzie. Dokładnie. Powiedział, że kiedyś będziemy mogli dostać wyrzutnie rakiet, i minigana. I takie już naprawdę, ale to mówił, że dopiero za parę odcinków. Tak, dokładnie. No, powiedział, że to nie jest takiego psiup, jak wy myślicie. Że co, Także że, musimy, że, rakiet, musimy że co, jechać na akcję. Same się biorą? No. Nie, nie, nie. Musimy Musimy je jechać na akcję. Zelektirować. Tak. Może zostaniemy zdegradowani, jak nie ten, nie wykonamy misji Dokładnie. Odpowiednio, także to różnie może być. Czemu tak daleko budują te osiedle? Bo tam jest miejsce. A, rozumiem. To wiele wyjaśnia. Co się stało z naszym samochodem, że tak dziwnie wyje? Nie, dobrze. Zobacz, normalnie. No dobrze, okej. Okay. I tutaj jest osiedle. Ten, partnerze, umyj uszy. Dobrze. O, czekaj, czekaj, spokojnie, spokojnie, bo... Zobacz, zobacz, nie są przelewki. Czekaj, czekaj, spokojnie, spokojnie, ja może wycofam. Dostaliśmy właśnie komunikat, żebyśmy zabili wszystkich. Oni nie chcą współpracować. Cholera. Czekaj, spokojnie, najpierw wycofam, najpierw tutaj czekaj. Może przyjrzyjmy się im na spokojnie, czy nie? No dobrze, przyjrzyjmy Ej, się. Ej, zniknęło. Widziałeś? Dobrze, ale oni tam czekają na nas, mówię ci. Myślisz? Czekaj, podjadę na spokojnie. Ja bym proponował od strony... O, shit! Jest ich tu pełno. Widzę, widzę. Okej, patrz, na razie nie reagują. Lisz, oni tu protestują, mówię ci. Myślisz? Porozmawiajmy z nimi. Tak. Idę z nimi porozmawiać. Gdzie jest mój tulipan? Czekaj. Wezmę latarkę, bo jest ciemno. Czekaj, oświecę gościa. Dobra. Dobra. Stój! Ten jest bezpłodny. Stać! Ach! Mocna ta latarka. A ty co robisz tutaj sam? O ty, protestancie jeden. No. Patrz, nie, machnąłem się. Okej. Okay. Czekaj, dotłukę go. A ty masz dobrze. Pupę, a masz pupę niedobry ty. No. No dobrze, to mamy załatwione. Myślę, że stłumiony. Już. Tak, stłumiony proces. Już wszystko załatwione jest. Jeszcze jeden ucieka, Pyk. Oświecę cię tu. O. Dobrze. Miał strzelbę! Widzisz? Widzisz? O, szybko do radiowozu, bo nasi wsparcie przyjechało. Aha, dobrze, no to w takim razie jedziemy stąd. Dobra, tylko nie strzelaj z samochodu, żeby szybnie wybić. Dobrze. Póki są kuloodporne, niech będą kuloodporne. No. Dobrze. Jedźmy dalej. Okej, okay, na razie nie mamy zgłoszeń. To ja wyłączę Musimy... Stereo, może. Poczekaj, dobrze. Fajnie. Możesz zadzwonić do Lestera, tak? Ten, do naszego dowódcy. Dobra, dzwonię do dowódcy i spróbuję odwołać wsparcie, tak, bo już nie, nam jest nie możemy mieć cały czas wsparcie na ogonie, wiesz, to ten. Ja wiem, że oni chcą nam pomóc, ale no wiesz. Są ograniczenia finansowe.
Dobrze, na razie patrolujemy, zobaczymy, tak, czy teraz coś tutaj tak niepokojącego się dzieje. To jest ciężka dzielnica, więc różnie to bywa, uważam, bo mogą granatniki mieć. Tu? Nie. Czekaj. Ten pomarańczowy chyba był notowany pojazd. Musimy go odstawić. W ten sposób? O, dobrze, odparkowany jest. On był notowany za właśnie niewłaściwe parkowanie. Dobrze, doparkowałem go na trawniku. Ale nie, czekaj na parki... O, teraz czekaj chwilę. Patrz, zaparkował na trawniku. Musimy go odholować. Dobrze. Weźmiesz holujmy go? Odholujemy go tam na policyjny ten. Dobrze. Przecież tam szyby nie ma. Czemu ty ją wybiłeś? Nie wiem. A, łokciowa. Tak się pracuje. Dobrze, jedziemy. Jedziemy z nim. Dobra, jeśli pierwszy będzie troszkę szybszy. Niewiele. Ja myślę, że... ja wiem. Za karę mu przyparkujemy auto. Dobrze, ale nie na posterunek, bo na posterunku już nie ma miejsca. Nie, tam jest ciężko. Przebyć gdzieś indziej. Dowódca... Zobacz, tutaj ten... Czekaj. Dowódca mówił, żeby tam... Poczekaj. A tu, do ścieków? Aha. No, musimy go do ścieków spuścić. Dobrze, spuśćmy go do ścieków, będzie dobrze. Ja może nie będę zjeżdżał na dół, bo on. Spokojnie, ja go pchnę. Pomóż mi, poczekaj, nie tak. Musimy go zepchnąć. No ja mam auto. Czekaj. Nie wysadzaj go, czekaj, spokojnie. Ale ja nie chcę go wysadzać, ja chcę go popchnąć. To czekaj chwilę. Przesuń się, partnerze. O. Czekaj. Dobra, pojechał. Przeparkowany, myślę, że już nie będzie... Patrz. Już nie będzie stanowił problemu. O, teraz szukaj tego auta. Musimy ukryć dowody. Nie, tylko żeby ci nie policja nie ściga, bo kurczę, będzie lipa. Znaczy, trzeba będzie dzwonić do tego, do dowódcy. A, no tak, w sumie nie potrzebujemy wsparcia teraz. Nie, na razie bez wsparcia chcemy, na razie musimy, dobra, wiesz. O, to się tutaj... w tyłu, dobrze. Tak, muszę się zaopatrzyć w nową broń, bo... Weź nam rozłóż i złóż po... Złóż i rozłóż ponownie nam ten broń. Zawiasy do mnie działają, cholerne, co, nie? Cholerne drzwi, no. Dobrze, spokojnie, czekaj, co my tu mamy? Tu jest ten komisariat, pojedziemy tu jest dalej. Akurat, tu był parking, widzisz, policyjny. No widzisz, tu był, no nie szkodzi, no w ściekach też może być, no proszę cię. Czekaj, ej, to auto wygląda podejrzanie. Które? To? Te przed nami, no. Oczywiście, wygląda jak dealera narkotykowego. No, spróbujmy... co najmniej. Ciekawe, czy się zatrzyma. Dobra, się. Powiedz kiedy. Już usiadamy. Stać! Czekaj, stój! Stój! O, shit! Gonimy go! Gonimy go! Cholera, potrąć! Czemu zawsze mnie? No, tylko latarką świetną. Mnie też potrącił. To był niebieski, gonimy go, wiesz gdzie pobiegł? Pojechał w lewo. Gonimy go. Wjeżdża. Dobra. Nie mogę strzelać, bo mamy kule odporne, nie, szyby. Nie, nie może strzelać, nie możemy go zabić. Ja go zatrzymam tym, siłą tego, masy. Dobrze, dawaj. Stać, możesz już, FBI. Możesz już zacząć przyspieszać. Cały czas to robię. Ciężarówka, o kurde, ciężarówka, coś z nią nie tak, dobra, to zaraz. Jest! Już, wysiadłem. Czekaj, ma dobra, jakieś dowody? Go. I co z nim? Nie wiem, chyba coś z dachem, a nie tak. Dobra, spuść dach, zobaczmy co jest w środku. Przeszukajmy to auto. Wygląda podejrzanie. Ale chyba to był po prostu turysta. Trudno, nie? Nie. To nie są przelewki. Mówisz? Dobra, oblej to benzyną na wszelki wypadek. Popełniliśmy błąd. Ej, policja tu jedzie, czemu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Znaczy wsparcie, przepraszam. Czemu, dobra, nasze wsparcie? Możemy uciekać. Możemy uciekać. Co ty gadasz? Znaczy, możemy się ten ewakuować. Czekaj, może użyj klamki. Nie mogę, bo. Czekaj. Partnerze, co się stało? Właśnie wysiadłem. Stuwa ci wypadła. Podniosłem ją. Dobra, koledzy, możecie jechać. Odwołana im ten akcja. Gdzie jesteś? Tam na dole jesteś? Tak, na dole. Poczekaj, możesz tam zjadę tutaj... na dół, poczekaj, zjadę na dół, poczekaj chwilę. Pip. Kurde. No, próbuj. Poczekaj chwilę. Nie, bo tu te nasi funkcjonariusze przeszkadzają, nie mogę przejechać.
chwilkę daj. Daj mi chwilkę, okej. Dobrze. Ekstra, podoba mi się twój parking. Policja mnie ściga, znaczy przepraszam, nie ściga, tylko ten. Zbyt blisko. Wsparcie chce nam pomóc. Wsparcie mamy. Dobrze, jedziemy w takim razie dalej. Dobrze. Ja bym proponował, bo tutaj była jedna taka ciężarówka podejrzana, spróbujmy ją znaleźć. Tak. Tutaj prosto i potem w lewo na autostradę musimy zjechać. Tam była ciężarówka, która wyglądała bardzo podejrzanie. Proponuję ją sprawdzić. Dobrze, zaraz ją sprawdzimy. Już tam, już jadę na ten autostradę. Na pewno się nie oddaliła jakoś mocno. Nie, na pewno nie. Na autostradę musimy ale zjechać. Ale była podejrzana, tam... miała duży pakunek. Tak. I podejrzewam, tak, że coś w tym pakunku mogło być. Mhm. Musimy sprawdzić tą naczepę. Gdzie to się zjeżdża? Wiesz co? Chyba pojedziemy tędy jeszcze. Włączy ci GPS. Ej, do dowódcy trzeba znowu dzwonić. Spróbuję zadzwonić do dowódcy, wiesz? Mi się już ten... Na mnie się dowódca już zdenerwował i nie chce odbierać telefonu. Aha. Czekaj, tu są ciężarówki też. O cholera. Czekaj, spokojnie, dzwonię do dowódcy. Dobra. Załatwione. A mam zawrócić? Czekaj, tu jest... Nie, dobrze, jedź. Tu jest jakaś ciężarówka. Został już ładunek. Zobacz, chyba musimy go przesłuchać. Tak. Bardzo albo możliwe. Się wymienił z innym. Czekaj, spróbuj go zatrzymać. Stój! Czekaj. A myśli, że co, że jedzie w ciężarówce taki się. Dobry? Czekaj, spokojnie, coś jest nie tak. Stój! Patrz, nie zatrzymuje się! Do kontroli! Spróbuj go wyprzedzić trochę. O nie! Dobra, zjechałem drogę. Stoi. Wziąłem latarkę. Stój! Stać! O shit! Znowu, gonimy go! Czekaj! Gonię go! Stój! FBI! Wysiadł, wysiadł, patrz, jest! Przetrąciłeś mnie! Ała! Kolejnego trzeba gonić, szybko, chodź szybko, bo ten gościu tutaj na mnie potrącił. Dobrze, idziemy dobra, go gonić. Ten jest gonić. Ten, sparaliżowany już. Dobrze. Musimy znaleźć... O, tam ciężarówka pojechała, to chyba ta naczepa jest. Na dole. Dobra, olać tego kierowcę, musimy tu jakoś tą naczepę złapać. Mówisz? Dobra. No. Musimy wysiąść. Musimy tutaj? Tak, musimy zarekwirować pojazd. Ale jak? Na dole. Ale on się porusza. Uważaj na autostradzie. Czekaj, musimy skoczyć na naczepę. Jak ja już na dole próbuję złapać coś. Dobrze. Cholera, mam problem. Jedzie naczepa, spróbuję na nią skoczyć. Gdzie? O, widzę, dobrze. Cholera. to się nie uda. Czekaj, musimy skoczyć na... Widzę potencjalny, stój. Radiobus potencjalny. Dobrze, mam... Rekwiruję to! Ja muszę wskoczyć na ten, na ciężarówkę. Zarekwirowałem samochód. Za moment, osłaniaj mnie, ja muszę skoczyć na ciężarówkę. Ale ja zarekwirowałem pojazd. Poczekaj chwilkę. Czekaj, bo ten gościu ma jakieś wątpliwości. Ach, musiałem zgubić, znaczy odwołać pościg. Co się dzieje, halo? Miałem tu wsparcie, ale... Wsparcie przyjechało? Tak, i niestety... Poczekaj, nasz dobrze. Samochód jest na górze, ten nasz służbowy. Tak? Dostaliśmy od dowódcy. Ale wiesz co? Są tutaj ciężarówki, które trzeba zbadać. Ja myślę, że inaczej ich nie możemy złapać. Samo złapię. Znaczy, nie no, już go nie mogę wziąć. Czemu? Bo ja jestem tym lotnym agentem, który musi skoczyć na pakę ciężarówki. Lotnym agentem? Mhm. To czekaj, zaparkuję, pomogę ci. O kurczę, chyba mnie aresztują. Znaczy, w sensie wezmą na pączka. No pączka dobrze. O, dobry pączek. Mój ulubiony. Tu jeszcze jest nasz pojazd. Dobra, już jestem u góry. Czekaj. Widzę nasz pojazd, dobrze, ale ty źle. A gdzie jest ciężarówka? W drugą stronę skakać, tam gdzie ten. Albo gdzie? O jest, jedzie, rzeczywiście. Masz rację. Ale czekaj, to jest. Bez naczepy. Jak bez naczepy, to bez sensu. Czekaj, zobaczmy tutaj. No bez naczepy, czy musimy ją złapać jakoś. Dobra, tam. Czekaj, bo tutaj właśnie dowódca mówi, że podobno jakaś naczepa jedzie. Jakaś musimy, podejrzana. Musimy się tu zaczaić. Musimy przyczaić, tak. Przyczaj tygrysa. A radiobus w takim razie poczeka.
A my sobie weźmiemy później drugi najwyżej. No, dokładnie. Dobrze, gdzie tu jest? Dobra, okay. Ty stój z tamtej strony, ja stoję z tej. Dobra, i mówię, jak będzie jechać. Nie, to zwykłe, to nie. Czekaj, karetka jedzie. Z mojej strony jedzie, z mojej strony jedzie już. Dobrze. O, widzę, dobrze. Taki niebieski, to on. Tak, to no, on. No to on jest. A nie, ten, różowy pył wiezie. Tak? Tak, to różowy jest taki, pył? Wiesz, to jest taki cukier musimy... puder, tylko że różowy. Dobrze, spróbujmy. O kurde, co z nim jest nie tak? Czemu tak wolno jedzie? Spróbuj tutaj. Może będzie łatwiej. O, shit. Zmienia pas, co? Przyspiesza! O, shit. Chyba nas zauważył. Nie, niemożliwe. Dobra, jestem. Partnerze, osłaniaj mnie. Czekaj, zarekwiruję pojazd, już jadę do ciebie. Tak się składa, że wcześniej zarekwirowany pojazd akurat był zarekwirowany dalej. Zjeżdżam z autostrady. Już gonię. Spróbuję jakoś odczepić tą naczepę. Nie działa. Cholera. Ucieka. Jestem za tobą, spokojnie. Nic nie mogę zrobić. Trzymaj się tam. Jesteś w niebezpieczeństwie, trzymaj się na razie. Wjedź na autostradę, będzie bezpiecznie, będzie jechał prosto. Dobrze. Ucieka autostradą, zwraca z powrotem tam, skąd przyjechał. Dobra. Wiesz co, powiem ci tak. Poczekaj, niech on trochę przyspieszy. Czekaj, mamy kolegę, zobacz. Pomaga nam. Pomaga nam kolega, zobacz. No, to on. Na razie nie strzelaj. To on? Nie, to jest ten gang, zobacz. Dobra. Zróbmy to razem. Gonią mnie. Spokojnie, czekaj, na razie unikaj strzelania. Chwila, Jezu, jak on szybko pędzi teraz. Okej. Dawaj. Proponuję, skocz mi na maskę. Czekaj, dobrze. Tylko ustawię. No. Dobra, dawaj. Ratuj mnie. Ekstra. Dobrze, udało się. Gonimy go. Znaczy, mnie ładnie wskoczyłeś prawie, tylko ten. Że tak powiem, miałeś na górze być, a nie pod spodem. Dobra, jedziemy za nim. Jedziemy za nim. Dziki pościg. Nie mam tego kogucików, ale mogę mu trąbić. Czekaj, opony przestrzelę. Czekaj, zatrzymał się. Dobrze, przebiję mu opony, daleko nie pojedzie. Stop! Nie ma już opon. Daleko nie pojedzie. O, shit. Dobra, wsiadam do auta. Musimy go gonić. Ucieka nam. Daleko nie pojedzie. Dawaj, gazu. Czekaj, gdzieś on skręca, zobacz. Na posterunek wjechał. Ziomek na posterunek. To tutaj. On na posterunek wjechał. Co jest grane? Czekaj, on tu wykręcał. Patrz, naszych partnerów potrąci. Ja też. Tutaj, zatrzymaj się trochę. Jak trochę, jak tu strzelaj, nie mogę zatrzymać, bo nas zastrzelą. Dobrze, no to tak, żebyśmy nie zginęli. O, shit. Mamy nowy radio, o, shit. Dobrze, wysiadł. No, wziął i wysiadł. Nie, idę tą naczepę przeszukać. Idź przeszukaj naczepę. Dobra, musiałem odwołać nasze wsparcie na chwilę. Jak to nasze wsparcie? Nasze wsparcie dobra. Jest tutaj. Ło, tu policjant jechał w tym, widziałeś? Tu policja właśnie. Jest skorumpowana. Siadaj szybko. Policja jest skorumpowana, musimy działać. Sierżant miał rację. Ja pierdziu. Gdzie jest skorumpowana policja, bez kitu. Skorumpowali się. Czemu wcześniej na to nie wpadliśmy? Szybko wsiadaj. Już, czekaj. Oni chcieli przejąć tym po prostu ten... cały ładunek. Właśnie. Musimy go oddać. W ręce policji. Czekaj, o, shit. Chyba mamy problem, nie mamy z tyłu, ale to damy radę. Nie no, naczepa nie potrzebuje przecież. Poczekaj. Bolało? Nie, jest okej. Okay. Jest okej, okay. Nie czuję bólu. Coś nas goni. Dobra, będę nas osłaniał, to jest skorumpowana policja. Tak, to nasi... No nie no, patrz, Czesiek tam jedzie za nami, no Czesiek, w ciebie nie wierzymy, że ty możesz taki być. Dobra. Cholera, byliśmy z nimi na pączkach. No właśnie, myśmy pączki żarli razem, a teraz co? Trzymaj się, o shit, driftujemy! Trzymaj się tam dobrze. Trzymam się, partnerze. Trzymaj się, nie puszczę, musimy ich zgubić. Nie strzelaj za bardzo, żebyśmy mogli ich zgubić. Dobrze. To jest niewykonalne. Musimy gdzieś zgubić tą przyczepę, naczepę. Mogę ją odczepić. Musimy ją zlikwidować jakoś. Spróbuj ją odczepić. Nie, może lepiej nie. No dobrze. Jeszcze na niej.
Ale spokojnie, dam radę. Zaskoczę najwyżej. Spokojnie, dobrze, dobrze. Na razie będę trzymał naczepę jeszcze przy sobie. Okej. Okay. Trzymaj się. O! Dobrze. Bo brakowało. O, shit! Cyk! Jeszcze żyje. Naczepę zgubiliśmy. Aha, rzeczywiście. Dobrze, to już zniszczona. Idziemy dalej. Chyba mieli tam wmontowaną mini bombę. Mieli coś tam wmontowane, no. Żeby nie dowiedzieć się, co tam jest. Tak, stwierdzili, że nie odzyskałem naczepy, więc ją zniszczyli. Dobrze, ukryjmy się gdzieś. Gdzie tu się można ukryć? No ciężarówka to jest parking. Może być problem ogólnie. Widzę chyba tutaj miejsce tego. Śmigłowiec, śmigłowce. Tak, tutaj skacz. Śmigłowce. Już ci zaznaczam. Dobrze. Uciekniemy śmigłowce. Damy radę. Myślę, że tam spokojnie. O nie! Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Widzisz, radzę sobie. Tutaj, tu, w prawo. Dobrze jechałeś. Bez sensu. Ja mam skróty. Co to jest? Idziemy na piechotę, tu nie przejedziemy. Dobrze. Dobra, jedź szybko, bo tramwajka biegnie. Biegnij. Tramwajka biegnie. Okej. Okay. Zaraz przywali. A nie zatrzymał biegniemy, się. Biegniemy. Jaki leż. Dobra, musimy stąd uciec. Musimy uciec z Bieszczady, słuchaj, jak najszybciej. Do Bieszczady? Aż tak daleko? No dobra, będzie bliżej. Do Meksyku. Na lotnisko. Nie, do i Meksyku. I z lotniska weźmy do Meksyku. No to musimy wziąć Kubana, jest taki samolot. Tak? I nim polecimy do Meksyku. Czekaj, właśnie ląduje nasz ziomek. O, widzę, Zbyszek, dobra. Zbyszek ląduje. Ląduj, cholera! Zdradził nas też. No za gnoj, wykiwał nas. Zdradził nas. Shit. Dobra. Już! Bierzemy go. Dobra. Okej. Okay. Prawie osłaniam nas. Kurde. Dobra, dzika ucieczka. Nie wiedziałem, że taka korupcja jest w policji. Ja też nie wiedziałem, że taki krupnik w policji jest. Gdybym wiedział, to bym się nie zapisał. Dobra, prosto na lotnisko w takim razie. Tam powinien być przygotowany samolot dla nas. Myślisz? No nie, no. Ja nie wiem. No jakiś musi być, to z lotnisko, więc tam samoloty zwykle tam są, nie? Chyba, że uciekniemy na twój jacht. No to daleko nie będzie. Dobrze, bo tutaj już jest. Spokojnie. O, się uważaj! Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Gdzie jest ten samolot? Spokojnie, gdzieś tutaj był, ja pamiętam. Okay. Jest, ląduj, tam był z tyłu. Tu jest, patrz. To ten? No, ten większy. No dobrze. A bo ten tu, o. Ten większy. Weźmy dwa. Dobrze. Żeby się rozdzielić. Jak rozdzielić? My nie jesteśmy przestępcami, ale tutaj... Wiesz, o co chodzi. Rozewrzeć się? Nie, o co ci chodzi? Chodzi o to, że skorumpowani wszyscy są. A, ja już startuję. Skrupnikowani wszyscy są, dobrze. To lejdź za mną. Dobrze. Kieruje nas do Meksyku. Tutaj ten. Lecę. Dobrze. To jest Meksyk. Gdzie Meksyk? Nie, no. Ty lecisz do Meksyku? Meksyku? To do prosto jeszcze. No dobrze. Chyba trzeba pompę w górę dać trochę. Zegary mi wariują. Zegary? No. A masz ten elektroniczny czy taki analogowy? Mam kwarcowy. A, kwarcowy. Z pingwinkiem taki? Tak. Dobrze. Ja mam takim ze świnką Pepą. Na pewno lecimy dobrze, bo mi tu kompas źle pokazuje. Tak? Kurde, kompas mi nie działa. Jak to? Nie, to nie działa. W tą stronę, tam, tutaj, dobrze, czekaj, tędy. Musisz lecieć za mną. Nie mogę cię dogonić. Spokojnie, kurde, czekaj. Kurde, turbulencje są. Burbulencje, spokojnie, dobrze. Czekaj, trochę zwolnię. Żebyśmy lecieli dzwoni, dzwoni. W szyku. Dobrze. I cały czas cholera, nie uciekniemy im. Nie, spokojnie, uciekniemy, ja jestem tego pewien. W końcu musi skończyć ta woda i musi zacząć się Meksyk. Mówisz? Dobrze. Tak, jestem tego pewien. Gonią nas, dalej nas gonią. Dobra, spokojnie. Jak tam lecisz? Schowaj podwozie, tak, bo szybciej leciał. Tak, no dobrze. O. Dobrze. Musimy trochę wyżej pewnie. Staram się. Tak, leć za mną, będzie ci aerodynamiczny.
Mocniejszy samolot masz chyba. Nie, po prostu jestem lżejszy. Nie jadłem tyle pączków co ty w przerwie. No. Taka sytuacja. Nie mogę cię dogonić. Widzisz, patrz, już nas gubią. Zaraz nas no, gubią. No rzeczywiście. Spokojnie. Ty czekaj. O shit, o shit. Manewr wymieniający. Nie, spokojnie, jedź, leć prosto cały czas ze mną. Cały czas ze mną leć, spokojnie, nie przejmuj się tym. Dobrze. Tylko wiesz co? Jak się nazywał ten... Tam chyba jest trójkąt bermudzki, wiesz? Tak? No, taki trójkącik bermudzki chyba jest, zapomniałem, wiesz? Aha, no to lecimy. Tak mi się wydaje. Nie jestem do końca pewien. Może się mylę, ale... Kurczę. Nic, na razie lećmy do przodu, zobaczymy co z tego wyniknie. Goni mnie śmigłowiec w dalszym ciągu. Nie, mnie też goni, ale że tak powiem zgubili mnie już. Znaczy gubią. Okej, okej. Po prostu pompuj w. I będzie dobrze. Pompuję, pompuję. Widzisz, że nawet miasta nie widać. No. Jeszcze już, chwilę. Jeszcze nas coś goni. Coś się kopci tak trochę. A nie, nie to błoto dobrze. Chyba. Dobra. Co? Czemu się śmiejesz ze mnie? Po co? Bo jestem słabszy? No? No? Oj? O nie! O nie! Co się stało? A! Zaatakowali nas rakietą! Nie, to chyba ten jednak jest... Czekaj, musimy ma wysiąść, wiesz? Może nie ma spróbujmy. Co, wysiadaj szybko! Wysiadam. Okej. Okay. Ratuj się, partnerzy! Co tu się spadochron. Dzieje? O nie, czemu się wywalił spadochron? Nie wiem. Waliło. Nie podoba mi się to. Masz drugi? Nie mam! Nie mam! Pomocy! To ten trójkącik bermudzki chyba to! Nie. Jak zimnie spadasz, o to moja klata! Przeżyłem! Przeżyłem! Ja nie przeżyłem! O. Piranie mnie zjadły! Żegnaj! Dobra, i tym symbolicznym akcentem możemy skończyć ten odcinek. Niestety do Meksyku się nie udało, trójkącik bermudzki nas pokonał. Ale dziękuję za uwagę. Zupełnie w innym miejscu jesteś. Czekamy na awans od dowódcy. Powiedzcie jak awansujemy. Tak. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa. Na razie.